Jak się nazywa orka, która pilnuje budynków? Cieciorka. Ja bardzo cenię sucharki. Sucharki są piękne. Popsuję, zapamiętam. Cześć, ty Roman, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak to mówię? Jak ja to mówię zawsze? Cześć, Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Okej. Amnezja, COVID mnie dojechał. Cześć, ty Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiejszym gościem jest wyjątkowy gość, gościuwa, Aga z The Awesomes, którą możecie kojarzyć na przykład z Instagrama, chociaż tak naprawdę pełno jej w necie. I zrobiłem ten wywiad, ponieważ postacią tą fascynuje się od długiego czasu i obserwuję pilnie, ponieważ robi po prostu niesamowite rzeczy. I tak się złożyło, że akurat wpadłem do Warszawy, więc stwierdziłem, że wywiad jak złoto wjedzie po prostu. Także cześć. Servus. I właściwie zadam ci pytanie, ponieważ ja sam do końca nie wiem, co ty robisz w życiu. Ja cię oglądam na The Awesomes, ale w sumie to nie potrafię sobie odpowiedzieć, czy to jest design, czy to jest UX, czy to jest development, czy w ogóle się nie szufladkujesz. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje z Agą? Otóż, drogi Romanie, jest tak, że zajmuję się wieloma rzeczami, faktycznie. I ostatnio przeczytałam taki artykuł, który super podsumowuje moje podejście do robienia pracy, do po prostu do drogi zawodowej, czyli career portfolio. Ja się faktycznie nie chcę zaszufladkować, nie mówię, że jestem UX-em, albo że koduję, albo że nie wiem, edukuję ludzi, tylko bardziej opowiadam o swoich kompetencjach, o tym, co sprawia mi przyjemność. Ale wiem, że świat lubi uproszczenia, tak, definicje, szufladki właśnie, stereotypy, więc jeśli miałabym tak powiedzieć odgórnie, to zazwyczaj opowiadam, że jestem taką Magdą Gessler w świecie cyfrowym. Zamiast makaronem rzucam pikselami i tak to się dzieje. Kiedyś ktoś mnie nazwał w komentarzu Ewą Chodakowską polskiego frontendu. O, też... dobre. Czekamy na twoje batony. Miałem w pracy taki mention na Slacku. Super. Także bardzo mi się to spodobało. To możemy się spotkać kiedyś na jakiejś gali takich celebów. Musisz Magda, sobie ten... Ewa. Włoski, Loki, tak. Loki, no. Blond musi wjechać, platyny. Totalnie. Ale jakby oprócz tej działalności w necie, ponieważ wielu jest takich twórców, którzy robią tylko to i właściwie na tym zarabiają i nie mają etatu, ale jak to jest u ciebie? Bo nie wiem, czy to jest freelance, czy to jest jakaś praca? Już wyjaśniam. To tak... Ja się zajmuję projektowaniem, tutaj to już trochę to zdefiniuję bardziej, zajmuję się projektowaniem i pracuję w firmie Adobe Systems, jest to firma, którą pewnie znacie z Creative Clouda itd. I tam, kiedy ja przychodziłam, kiedy mnie zatrudnili, to byłam osobą, która pełniła tak pół na pół, miałam obowiązki trochę frontendowca, trochę osoby, która projektuje. I to się też zmieniało w czasie, bo ja już pracuję tam ponad 7 lat. I jak to mówię, to trochę w to nie wierzę. Ale tak jest faktycznie, więc ja na co dzień gdzieś tam łączę tą moją pracę taką 9 to 5, jak to mawiają, za wielką wodą, czyli taką regularną pracę etatową z działalnością taką projektów pobocznych. Coś ci też znane, bo pracujesz w Podżarze, ale też robisz dla nas takie fajne rzeczy na YouTubie. Więc ja faktycznie dużo też czasu poświęcam na jakieś takie projekty edukacyjne. Napisałam e-booka o UX-ie. Tak, tutaj shameless plug jakby bez problemu. Nie? Także chwal się i zachęcaj. Dobra. Pewnie. No, także robię dużo rzeczy dodatkowo, bo właśnie wracając do tego career portfolio, czuję, że muszę się rozwijać w różnych obszarach, to wtedy się czuję spełniona i nie lubię jakby robić jednej rzeczy tak, że tak po prostu wąsko, więc mam wspaniałego szefa, pozdrawiam. To jest polski zespół? To jest polski zespół, ale też współpracujemy bardzo dużo z Indiami i ze Stanami. Więc mój menadżer jest Polakiem, mój szef jest Polakiem, ale mamy też, ja mam w zespole koleżanki, kolegów bardziej z Indii. I co? No i ten szef też ode mnie zaszczepił taką ideę, że jeśli ja czuję, że muszę się rozwinąć w jakichś innych obszarach i nie mam akurat ich w pracy, w takim projekcie, no to żebym robiła też te rzeczy dodatkowo i on mnie w tym też bardzo wspiera. Więc mam super szefa i polecam takich szefów. I mówiąc, że on cię wspiera w tym, co masz na myśli? Że to jest jakieś działanie jakby poza pracą, czy na przykład daje ci w czasie pracy czas na przykład na The Awesomes właśnie? Jak to wygląda? To jest tak, że ja po prostu pracuję teraz nie na pełen etat i
I to też była taka gdzieś tam taki kierunek, który chciałam obierać właśnie, żeby dzielić ten czas na pracę taką regularną, która daje mi stabilność i taką pracę for fun, która wynika gdzieś tam z mojej pasji, więc też to jest super, że jakby mogliśmy się z tym dogadać, że on był otwarty na to. No i też się bardzo cieszę, że idzie taki trend 4-dniowy tydzień pracy, bo ten, uważam, że ten jeden dzień... I to się zaczyna już u Was w Adobe? Wiesz co, nie wiem jak to jest w Adobe, szczerze powiedziawszy, bo gdzieś tam, no nie weryfikowałam tego, akurat ja zaszczepiłam taką myśl u mnie w zespole i wiem też, że mój kolega albo rozważa, albo już też jest w takim trybie pracuje, ale w ogóle widzę, tak w świecie, że też firmy polskie nawet jakieś takie oferują faktycznie takie warunki przy zatrudnieniu. Ja czekam na hot gel teraz w tej kwestii. Tak, totalnie tam próbuj, wyważaj drzwi, bo też miałam taką rozmowę szczerą, że na czym mi zależy i ja powiedziałam wprost, że nie na pieniądzach, tylko na tym czasie właśnie mi zależy, bo ja dzięki temu, że mam więcej czasu dla siebie, to mogę robić projekty, które mi sprawiają frajdę i ja też z większą radością przychodzę do tej pracy regularnej, więc to wszystko gdzieś tam się... i uczę się rzeczy, których nie nauczyłabym się w pracy, a przynoszę je jakby. Więc myślę, że win-win. To jest mega fajny pomysł. No tak, ale to jest jakby coś za coś, nie? W sensie no, poświęcać jakąś część... swojego wolnego czasu, jakaś tam jedna, tak. Ale też pieniędzy, nie? Tak, w sensie, tak, jeśli się tak, decydujesz na czterodniowe, tak, no to jest gdzieś jedna piąta wypłaty, nie? Tak, można tak policzyć. Tak. Tak, no to zależy, kto właśnie ma jakie priorytety i na co sobie może pozwolić, ale to też jest jakieś wyjście z sytuacji, kiedy właśnie ktoś rozwija jakiś swój biznesik, powiedzmy. Tak, no bo ty zarabiasz na DOOSOMS też. Tak, pewno, już mogę monetyzować w jakiś sposób te swoje działania i to, co jest właśnie fajne że w takim konfiguracji, że mam poczucie takiej stabilności, bo mam tę pracę w korporacji, która jakby jest powiedzmy taka długofalowo się rozwija i ta technologia też idzie do przodu, więc jakby potrzeba dużo ludzi, więc raczej mamy taką perspektywę, że to będzie tylko rosnąć, a nie cofać się w rozwoju. Plus mogę robić to, co lubię. Więc tak long story short, róbcie swoje, ale próbujcie to tak powoli wprowadzać. Może nie ma coś tak rzucać od razu, że wrzucam wszystko i próbuję robić startup. Mówiłaś, że zajmowałaś się też frontendem w Adobe. Mhm. Ja na przykład Cię kojarzę dość mocno z warsztatów z kreatywnego kodowania. Mhm. Jaki jest Twój stosunek do frontendu teraz? Jak to wygląda? Zawsze moje serce bije głośno w tę stronę frontendową. Znaczy to jest tak, że ja w ogóle zaczęłam... może tutaj warto zaznaczyć, że jestem taką osobą, która jest CSS fan. Ja uwielbiam CSS-a i dużo programistów to co mi się nie programuje. Ale uwaga, osoby, które lubią CSS-a i mają takie oko do detali, wiedzą, że też trzeba się w tym orientować, dużo się zmienia, wchodzi grid i tak dalej. No i też wielu programistów po prostu woli się skupić, nie wiem, na pisaniu jakichś tam cięższych rzeczy w Reakcie niż dopieszczaniu CSS-ków. Więc ja jestem taką osobą, która bardzo sobie ukochała ten obszar i może też dlatego, że widzę, że to jest świetny pomost między projektantami, a deweloperami, deweloperkami i że uważam, że wszyscy projektantki, którzy jakoś rozwijają się w UI-u, powinni chociaż poznać nawet przez 2 godzinki, nie wiem, zrobić sobie rundkę po DevToolsach i to jest mega łatwe. Ja zawsze o tym mówię właśnie, jak dobry designer powinien znać nawet nie sam kod, jeśli chodzi o CSS, ale sposób, w jaki przeglądarka renderuje rzeczy, czym jest właśnie grid, flexbox, bo na tej podstawie oni później projektując mają też lepsze wyobrażenie, jak coś można zrobić, nie? I czy to będzie trudne dla dewelopera, czy trochę łatwiejsze, może jakoś po prostu mogą to brać pod uwagę, więc to jest mega ważne. A z drugiej strony też miałem taką myśl, jak o tym opowiadałeś, że mówisz, że to jest fajny pomysł dla projektantów, ale też uważam, że CSS jest dość mocno bagatelizowany nawet przez osoby początkujące, które czytając jakby te wszystkie wątki na forach, mówiące o tym, że JavaScript to jest prawdziwy jakby tutaj frontendowy stack i reszta to może się po prostu pocałować w dupę. Zapominają o tym, że jakby CSS raz jest na maksa trudny, żeby zrobić coś dobrze i żeby to było ładne i naprawdę można tam zrobić magię w CSS-ie, jak się na tym człowiek zna. Tak. A dwa, że to jest bardzo wdzięczny język, żeby zacząć oswajać się z ekosystemem, w jakim się będziemy poruszać później jako programiści, nie? Bo z jednej strony, umówmy się, ta składnia jest prostsza niż w JavaScriptie, jest bardziej powtarzalna. Widzisz od razu efekty tego, co piszesz, takie wizualne, namacalne, jest to na maksa wdzięczne i takie nagradzające dla osoby, która się uczy. I uważam, że
osoby, które zaczynają, niepotrzebnie czują jakąś presję, że od razu trzeba cisnąć ten JS. Uważam, że HTML i CSS na sam początek, żeby się zaznajomić nawet z edytorem, z przeglądarką, z DevToolsami, to jest naprawdę super rzecz. Totalnie, i tak. Nie powinno się tego tak bagatelizować. Jasne, to też jest moje podejście i właśnie właściwie moja działalność taka edukacyjna zaczęła się od tego, że razem z koleżanką Martą, pozdrawiam Martę, zrobiłyśmy serię warsztatów takich darmowych, to w ogóle totalnie jakby nasza inicjatywa. Pewnego dnia się spotkałyśmy, dobra, robimy warsztaty i zrobiłyśmy warsztaty z HTML-a, z CSS-a dla początkujących i to jakby niczym, nie zbierałyśmy żadnej kasy, nie miałyśmy sponsorów, no i zgłosiło się na nie ponad 1800 osób, a miałyśmy 20 miejsc, więc to nam uzmysłowiło, że jest jakby jakieś takie sanie na naukę też tych rzeczy. No bo było dużo takich inicjatyw jak Django Girls i tak dalej, wokół bardziej backendowych rzeczy. No i mega dużo było u nas projektantek i projektantów, którzy właśnie przychodzili na te warsztaty i oni widzieli, że wow, w ogóle super, że ja wreszcie rozumiem i mogę powiedzieć frontendowcowi, który może mniej ma takie oko na detal, że hej, tutaj font weight trzeba przestawić, letter spacing i tak dalej. No to mega dużo daje, a właśnie to jest mega też przyjemne, bo jest taki instant po prostu efekt. To jest super. Ja to też uwielbiam, dlatego może nie jestem jakoś trudno mi idzie nauka Reacta, bo trzeba się narobić, żeby coś zobaczyć, w sensie wiesz, o co chodzi, nie? Że musisz tam nagłowić, trochę zrozumieć, a w CSS-ku sobie po prostu jedziesz z tymi wartościami, coś tam wpisujesz, kombinujesz w DevToolsach i widzisz ten efekt, więc chciałem Cię jeszcze zapytać, bo właśnie podobała mi się ta idea kreatywnego kodowania, jakby tych warsztatów. I w praktyce jak to wygląda? Co Wy tam robicie? To jest tak, że ja wcześniej organizowałam stacjonarnie takie warsztaty w Warszawie i też w Poznaniu, pozdrawiam Poznań. I wtedy przychodzą uczestniczki, uczestnicy i ja, no, to są osoby, które zazwyczaj nie mają w ogóle żadnego pojęcia, jeśli chodzi o kodowanie, więc wprowadzam ich w świat HTML-a, CSS-a, uczymy się selektorów i tak dalej, DevToolsów. No a potem przechodzimy do tej zabawowej części i akurat my się skupiamy na animacjach w CSS-ie i SVG, bo SVG jest takim przyjemnym formatem, do którego możemy tam się dobrać do wszystkich tych jakichś elemencików i trochę się pobawić, więc tym XML-em tam też, więc dużo jest radości i to jest niesamowite, jak potem ci ludzie wychodzą i zrobili, nie wiem, jakąś machającą kuleczkę. Mega to jest satysfakcjonujące dla nich i też otwiera im głowę, że kodowanie nie jest właśnie, nie musi być takie ciężkie, toporne, tylko mogą zacząć od czegoś drobnego i potem często jest tak, że idą dalej, nie? Coś tam się bawią właśnie w JS-ie, powoli odkrywają jakieś biblioteki, no, także to jest taka misja, żeby pokazać, że kodowanie może być też narzędziem do robienia kreatywnych rzeczy po prostu. Tak, ludzie też mam wrażenie często nie doceniają tego, jak fajnie można na wizualnych rzeczach nauczyć się pisania kodu. Mm-hmm. I tutaj nie tylko mówię o CSS-ie, bo ja na przykład sporo też robiłem odcinków o GSAP-ie, gdzie właśnie ze SVG można sobie ekstra się pobawić z 3JS-em. I jakby już wykorzystując czy GSAP, czy 3JS-a, tak naprawdę no, piszemy czysty JavaScript, nie wykorzystując oczywiście te frameworki, ale pamiętam, jak ja zaczynałem się uczyć JS-a, jakby zrozumienie tego, jak obsługiwać na przykład typy danych w JS-ie, wyświetlać, nie wiem, tabele z jakimiś danymi i tak dalej, to wszystko, wiadomo, że w pewnym momencie trzeba się tego nauczyć, ale na samym początku dość ciężko skumać, wiesz, skąd brać te dane, jak one mają wyglądać. Tak. Jakby to są takie rzeczy, które przychodzą z czasem, nie? Tak, bo jest duży poziom abstrakcji, nie? Na początku tak trochę i niektórzy, nie ma osadzenia. Trochę jak z matematyką, że niektórzy to kumają po prostu i się na tym opierają i to jest dla nich wygodne i fajne i rozumieją te koncepty, a niektórzy, tak jak ja na przykład, którzy byli kiepami z matmy całe życie, po prostu miałem dwójkę zawsze, te wizualne aspekty są jakby łatwiejsze do zrozumienia na początek. Nie? I ostatecznie te osoby i tak się spotkają w jednym miejscu gdzieś na tym rozwoju, jeśli chodzi o naukę. Ale podejść do tego jest kilka i uważam, że jakby to twoje, którym zarażasz też ludzi, jest na maksa fajne i przez wielu
niedoceniane, albo nawet niektórzy, mam wrażenie, tak z pogardą do tego podchodzą. Tak, że to nie? jest takie, ale to jakaś dziewczyna coś robi, come on, my tu w ogóle, wiesz, robimy frontend poważny. No, więc myślę, że jest dużo dróg i trzeba podejść do tego tak jakby diversity, temat diversity, czyli dopuścić każdego, jeśli, nie wiem, ktoś ma ochotę uczyć się właśnie w ten sposób, to dlaczego nie? Jakby... A miałem o to pytać później, bo miałem jeszcze jedno pytanie właśnie z tym związane, ale jak już wspomniałaś o tym, to jestem ciekaw, czy z racji, że jakby zajmujesz się też kodem, miałaś jakieś takie akcje właśnie na zasadzie, że ci jakiś piwniczak napisał, że matko, ty jesteś kobietą w ogóle, tak. jak masz, jakim prawem piszesz kod. Tak, była jedna taka sytuacja, więc naprawdę spoko, wszyscy bardzo fajnie reagują, też może dlatego, że znaczy ja w ogóle mam takie dobre jakby początki, bo zaczęłam gdzieś tam się dzielić swoją wiedzą na konferencjach za granicą, w ogóle jakby tak się zaczęła moja historia od Twittera, od Call for Papers, jakichś zagranicznych konferencji i tam ta społeczność jest mega w ogóle otwarta na maksa, więc oni tam wręcz przeciwnie tak bardzo wspierają. Jak widzą dziewczyny, w ogóle super, że przyjechałaś do nas też opowiedzieć coś. Także ja mam bardzo dobre wspomnienia i początki takie. A jeśli chodzi o piwniczaka, to była taka jedna sytuacja, właśnie a propos tych warsztatów, co robiliśmy z Martą. Był u nas artykuł na Antywebie chyba. No gdzieś tam powiedzmy w bardziej takim znanym portalu i ktoś tam skomentował nas na jakimś forum w ogóle, for programmers, nie pamiętam, co to było, jakieś forum i napisać, że co, to w ogóle jest programowanie, że coś tam, nauczycie się, no jakiś dziennikarz to nazwał warsztatami programowania, my mówiliśmy wprost, że to jest kodowanie, no ale wiadomo, że to są te niuanse i no i tam mocno zjechał, że w ogóle... że kto to widział, że coś tam, no tam było takie. Trochę przeżywałam, ale potem stwierdziłam, że to jest jeden komentarz i... No, Wykop też stoi takimi komentarzami. Parę razy też widziałem jakieś na swój temat. Tak, ale mnie to bawi zawsze. W sensie, no kurczę, no tak, nie pozbędziesz się tego. Dystans. No, a jest to w jakiś sposób zabawne też, nie? Tak. No, ale jakby wydaje mi się, że tak jak mówisz, że na zachodzie tak zwanym ta kultura jest troszkę inna. My jesteśmy jeszcze, mamy trochę pracy przed sobą. Tak. Wydaje mi się, że jest dużo lepiej w ciągu ostatnich kilku lat też właśnie. Dużo się pojawiło takich postaci jak ty, które to promują. Ja też zresztą na każdym kroku zawsze podkreślam, że jakby to jest coś dla wszystkich i tutaj w ogóle... Mam traumę jedną z Politechniki Poznańskiej, kiedyś tam była taka knajpa obok Politechniki, właśnie sobie zamawiałem coś i stało takich dwóch typków z pierwszego albo drugiego roku, tak na oko wyglądali. I właśnie jeden do drugiego mówił coś na zasadzie, że no, że kobiety do programowania to się w ogóle nie nadają, przecież to jest logiczne, to jest tak jakby, no mężczyźni też tylko w kopalniach pracują i tak samo jest z programowaniem. Ja mam takie, co tacy ludzie mają w głowach, nie? W sensie już pomijam fakt, że pierwszymi programistami były kobiety, tak. Ale to jest coś, co mnie zdumiewa na każdym kroku, nie? I nie wiem skąd taki opór. Jakiś strach może, nie wiem, ale... No jest to bardzo jest to ciekawe, no bo to jest też praca jak praca, no bez przesady, to nie jest jakieś... To, że ktoś jest programistką, nie znaczy, że ma jakieś umiejętności, po prostu boskie umiejętności, nagle zawładnięcia czymś, co jest w ogóle przez innych niezrozumiałe i nie wiem, skąd to się wzięło, takie wywyższanie, jakieś nie wiem, stawianie tego na piedestał, że jestem programistą, ale ty nie będziesz programistką, więc... Cieszę się, że ty jesteś spoko, Roma. Staram się. Nie, jest ogólnie, bo właśnie powiedziałeś, że jest coraz lepiej w Polsce, ja się zgadzam. I też nie chcę, żeby tutaj to tak zabrzmiało, że o, my w Polsce, bo tak nie jest. W Polsce też jest fajnie, tylko faktycznie gdzieś tam, jak ja zaczynałam 2016, powiedzmy, bardziej się udzielać, to zaczęłam jakby, no był trochę inny klimat, nie? Za granicą też, no nie ukrywajmy, są większe pieniądze, robi się z rozmachem konferencje, są te stypendia wszystkie, diversity, na które się zaprasza właśnie ludzi z całego świata, na których nie stać na przykład na przyjechanie na taką konferencję frontendową, więc myślę, że fajnie, jest fajnie. No tak, na pewno jest coraz lepiej, nie? No. Dużo jest też inicjatyw tam, Geek Girls Carrot jest na przykład coś takiego. Tak, DRIT, taki program mentoringowy. Django Girls właśnie wspomniałaś już. Także jest tego sporo i uważam, że też są bardzo fajne inicjatywy. Także... Tak, naprawdę, jest fajnie. No, raz nawet byłem mentorem na jakichś takich warsztatach dla dziewczyn z Vue, ale kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało. Już Vue Vixens, tak to się nazywało. No w Warszawie właśnie, to było w Google Campusie. Także też bardzo fajne doświadczenie.
No dobra, ale jak już jesteśmy przy właśnie dziewczynach, to chciałem Cię też zapytać, bo obserwując Twoje kanały, widać, że jakby to wszystko jest takie mocno dziewczyńskie. No to zaraz porozmawiamy. Mam kilka pytań co do tego. Czy wybór targetu był podyktowany bardziej danymi, czy bardziej na przykład jakimś poczuciem właśnie misji, promowania tego? I jak to faktycznie przekłada się na odbiorców? Czy masz dane dotyczące właśnie demografii i widzisz, że na przykład, nie wiem, 90% Twoich obserwujących to są kobiety, czy jednak jest to wbrew jakby komunikacji, którą stworzyłaś, jest to jakoś podzielone porówno? Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja od początku, jak robiliśmy te warsztaty jeszcze z Martą, to one były otwarte, w sensie, że to nie było dla dziewczyn, tylko wszyscy. Mieliśmy też chłopaków jako uczestników przez wszystkie trzy edycje, które robiłyśmy. I to jakoś tak wyszło, może przez to, bo jakby ludzie mnie znają z różowego koloru i dinozaura, różowego dinozaura. I może to się jakoś faktycznie tak przyjęło, że ten dinozaur i to różowe, że to takie dla dziewczyn. Ale ja ogólnie mam takie podejście bardzo otwarte, to znaczy wszystkie moje inicjatywy są kierowane szeroko, ja nie absolutnie tutaj nie limituję chłopaki, dziewczyny. Chociaż oczywiście też wspieram wszystkie dziewczyńskie inicjatywy, bo też kobiet jest mało w IT i myślę, że fajnie to promować, ale moje podejście jest takie otwarte. No i to jakoś naturalnie wyszło, że dziewczyny lgną do tego typu społeczności, może tak powiem. Ale ja ogólnie mam takie podejście, że chcę robić rzeczy dla ludzi po prostu. Więc to tak po prostu naturalnie wypłynęło, powiedzmy. Faktycznie jest tak, jeśli chodzi o dane z Instagrama, to chyba z 90, myślę, że nawet dobrze strzeliłeś. O. Może być tak, że 90. Musiałabym teraz zobaczyć, ale myślę, że 90% to mogą być faktycznie kobiety. Chociaż dostaję też maile od chłopaków, też pytają się o moje warsztaty, też byli na moich warsztatach, takich już późniejszych, tych na przykład z kreatywnego kodowania. Także zdarzają się panowie. No faktycznie gdzieś mam taką tę stylówę, taką mocno, nie powiedziałabym dziewczyńską właśnie, ale taką ziomalkę po prostu. Jestem taką ziomalką trochę, więc tak, myślę, że gdzieś to przyciąga faktycznie takie wyluzowane dziewczyny. No, jakby odnajduję pewne podobieństwo tutaj. Parę razy usłyszałem coś takiego, że ja mam taki vibe ziomka z bloku. Takiego, wiesz, sąsiada, nie? A to jest dla mnie bardzo miłe i jakby też się z tym utożsamiam, też chciałem, żeby to, jakby to co robię, żeby to było takie welcoming bardzo. Tak. U Ciebie mam podobne odczucia, jakby jak to wszystko oglądam. Tak, no też wiadomo, jestem dziewczyną, więc to jakby ta moja wrażliwość na pewno wpływa na to, w jaki sposób opowiadam o pewnych rzeczach, jak coś projektuję, jaka jest tego estetyka. No bo jakby to, co jest dla mnie najważniejsze, no to bycie, jeśli już coś robię, tak w internecie, dla ludzi, żeby być autentyczną. I to, no, więc gdzieś tam ta moja dziewczyńskość w tym jest na pewno. Tak, a w ogóle autentyczność jest na maksa ważna. Uważam, że jakby ludzie od razu czują ściemę, nie? I jak udajesz kogoś w necie, to jakby ludzie po prostu tego nie kupią, nie? Tak, więc tak. Faktycznie tak jest i też u Ciebie to widać, nie? Że po prostu taka jesteś. Dużo właśnie też jakimś takim żartem trochę na luzie i lubię taką właśnie komunikację, nie? I uważam też, jeszcze ostatnie przemyślenie, za dużo gadam jak na razie. Dobrze, nie, gadaj. Ja powinienem zadawać pytania. Ty jesteś gwiazdą tego kanału, więc come on. Że wcześniejsi twórcy, powiedzmy, to nie jest ocenianie absolutnie, ale twórcy, którzy byli kilka lat temu i zajmowali się programowaniem, mam wrażenie, że trochę dołożyli do tego wiaderka z gloryfikowaniem programistów, że oni bardzo poważnie o tym opowiadali, tak. Że to wszystko było takie, ja to nazywam z kijem w tyłku. I jakby okej, jeśli mieli taki styl i absolutnie tego nie oceniam, natomiast uważam, że tego typu mówienie o tym i to jest jakby, jeśli to jest mainstream, to wtedy tworzy z programowania trochę taką hermetyczną, elitarną dziedzinę. I uważam, że i ty, i ja trochę zmieniamy ten styl komunikacji, przez co to się staje bardziej też dostępne dla ludzi, nie? Tak, i też widzę, że, tak, że ludzie naprawdę z najróżniejszych branż gdzieś tam wbijają po prostu, żeby się tego uczyć. Chyba taki najbardziej egzotyczny case, który miałem, to chirurg z Norwegii. Polak, który jest chirurgiem i właśnie pracował w Norwegii w szpitalu.
I zaczął się uczyć programowania gdzieś tam z moim kanałem. Super. Ostatecznie nie przebranżowił się, ale jakby ta cała jego przygoda, tam nawet mieliśmy parę takich coli, bo tak mnie ujęło to, że ktoś tak po prostu z innej dziedziny się tym interesuje, że parę razy rozmawialiśmy. Bardzo fajny człowiek. Super. W ogóle. Też, ciekawe. Też miałam kiedyś taką historię. Robiłam warsztaty w Domu Kultury właśnie z kreatywnego kodowania i przyszły dwie panie, w ogóle się jakoś tam namówiły sobie nawzajem. Pani chyba Danuta i Grażyna i obie miały tak na oko 60 lat. Wow. I to było dużo młodych osób i one dwie i właśnie uczyłam je HTML-a, CSS-a i się okazało, że jedna z nich jest WF-istką, ale też chce prowadzić jakieś dodatkowe zajęcia dla młodzieży i że to programowanie, to kodowanie, komputery, no to było super i we dwie tam siedziały. Ciekawe to jest, ciekawe. No i tam opowiadałam o różnych rzeczach. Fajne to było. Mega. Bardzo, mega no. Fajne. No dobra, i jakby na początku pytałem, jakby co robisz w życiu, ale powiedziałem tylko o Instagramie, że to jest jakby twój taki core, ale tak jak powiedziałem też na początku, ciebie jest pełno w necie. I jakby chciałem zapytać, gdzie cię można znaleźć i co tam właściwie znajdziemy? Nie otwierajcie lodówki. Faktycznie robię dużo rzeczy, robię dużo rzeczy. I tak... Próbuję sobie tak zebrać myśli, bo jest tego dużo. Teraz takim najświeższą moją rzeczą to jest działalność jako design practice razem z moją wspólniczką Pauliną. Robimy, wydajemy kursy, robiliśmy konferencję online o UX-ie, Elementarz UX, a teraz i też o UX writingu. No przecież Elementarz to jest taka wielka impreza w Poznaniu, nie? Kojarzę. Była, tak. To inicjatywa Olgi Pauliny. Paulina z kolei to jest teraz moja buddy, że tak powiem, z którą robimy właśnie razem wydarzenia. Z Pauliną i z Olgą też robiliśmy razem w trójkę konferencję w Poznaniu, ale później Element UX Talks. Okay. To było w 2018 i wtedy miałyśmy nas chyba prawie 400 osób na tej konferencji. To była stacjonarna, no a potem zaczęliśmy gdzieś tam kombinować kolejne inicjatywy i pandemia, te sprawy, więc finalnie zrobiliśmy Elementarz UX. No i teraz robimy z Pauliną właśnie, wczoraj, przedsprzedaż kursu Digital Designer dla osób, które chcą się uczyć projektować web design, UI design z takim podejściem naprawdę nowoczesnym. Kurs akurat prowadzi Tomek Biskup, a my jesteśmy wydawczyniami tego kursu, więc faktycznie edukacja to jest coś, czemu się mega poświęcam. Poza tym newsletter. Prowadzę newsletter. No o newsletter będę pytał jeszcze za chwilę. Dobra. Skillshare. Mam swoje kursy na Skillshare. Jakie? Właśnie z kodowania akurat. Okay. Tam nie uczę projektowania, tak wyszło jakoś, że to kodowanie tam jest... Coś kojarzy, że strona, takie portfolio, coś tak, takiego? Code Your Portfolio, tak się nazywa ten kurs. A, bo one są po angielsku. One są po angielsku i w ogóle to też jest ciekawa historia, bo ja stworzyłam, wziąłam udział w takim wyzwaniu, które Skillshare organizował dla osób, które chcą być nauczycielami tam na platformie. Ja się zgłosiłam do tego wyzwania, ono było bezpłatne, dla wszystkich osób otwarte i polegało na tym, że w ciągu miesiąca mieliśmy nagrać kurs. I tam mieliśmy to podzielone, że tam po pierwszym tygodniu mamy przygotować jakieś intro, jakiś tam konspekt. I ja ten kurs nagrywałam po prostu na kolanie, bo jakoś tak miałam takie poczucie, że muszę coś skończyć wreszcie, że ja mam tyle pomysłów rozgrzebanych, Aga, musisz to dowieść. I pamiętam, że jakoś tam... Poniedziałek wyjeżdżałam na wakacje, a do niedzieli był deadline. Więc ja po prostu przez weekend z Katarem, miałam wtedy Katar, nagrywałam ten kurs, byłam taka hello. I no w ogóle okazało się, że ten kurs stał się jakimś hitem tam. Wow. Musiałabym sprawdzić, bo już dawno tego nie weryfikowałam, ale myślę, że chyba ponad 6 tysięcy osób już wzięło w nim udział. To jest kurs, który trwa pół godziny. Ale no, zbiera jakieś w ogóle super recki. Tam jest tak, że się kupuje kursy osobno? Tam się kupuje abonament teraz chyba roczny. Wcześniej można było miesięczny, a teraz chyba trzeba kupić roczny, tak mi się wydaje. A jest jakaś prowizja od oglądań? Tak. Więc ja na tym faktycznie zarabiam i ja po pierwszym miesiącu... ja tam wrzuciłam ten kurs na zasadzie, dobra, Aga, zrobiłaś kurs, brawo, idziesz do przodu, masz zrobiony kurs. I nie myślałam w ogóle o tym, że on będzie jakoś ten tam monetyzował. Oczywiście fajnie by było, ale zupełnie o tym nie myślałam, bo tam jest milion kursów i milion nauczycieli. No i się okazało, że ten mój kurs to jest akurat właśnie Creative Coding Animation with SVG, czy coś takiego, tak się nazywa. No to on jakoś tak mega się wybił i oni też, Skillshare zdecydował, że będzie promował jakoś ten kurs, więc tam w newsletterze go wrzucił. No i ja chyba po pierwszym miesiącu dostałam
kilkaset dolarów chyba za ten kurs w ogóle, co totalnie się w ogóle tego nie spodziewałam. Także tam mam już teraz chyba 5 kursów. Jeden jest poświęcony UX-owi, ale reszta jest związana właśnie z kodowaniem. Takie przybliżanie kodowania osobom, które gdzieś tam chcą się tam z tym tak bliżej zapoznać. Przybliżenie jest zapoznać. Masło maślane, ale tak, kurs, który służy jakby takiemu zaznajomieniu się. A biorąc pod uwagę, że jakby cała Twoja komunikacja jest po polsku i newsletter i tak dalej, a kursy są po angielsku, nie masz takiego problemu z promowaniem tego jakoś? Czy masz osobne kanały do promowania to tych kursów? To jest dobre pytanie i takie trochę takie przyszłościowe, okay, bo myślę o tym mocno. Ja w ogóle, moja działalność taka wzięła się od tych warsztatów, o których wspominałam, ale też od Twittera. Jestem w ogóle ogromną fanką Twittera. Co prawda teraz jakoś nie miałam na niego czasu, bo ten Instagram mnie tak pożarł i pożarł mój czas, ale Twitter to jest takie miejsce, gdzie ja znajduję w ogóle mega fajnych ludzi, fajne inspiracje i ja na Twitterze mocno działałam i dzięki Twitterowi mnie też zaczęli zapraszać na konferencje różne, więc mam takie trochę taki właśnie rozjazd, bo z jednej strony jest ten Twitter i ten mój Skillshare, gdzie naprawdę dużo osób już obejrzało moje kursy i czuję, że fajnie, w ogóle fajnie jest być tam docenioną i gdzieś tam też mieć taki międzynarodowy rozgłos. A z drugiej strony mam takie bardzo polskie korzenie, robienie kursów po polsku, chociażby ten z Tomkiem, konferencji po polsku, newslettera po polsku, więc to jest faktycznie taki rok, gdzie ja się będę zastanawiać, co z tym zrobić. Nie ukrywam, że chciałabym zacząć działać za granicą, bo to też jest takie rozwojowe. No. Mm. Też można sobie podszlifować angielski. I myślisz o tym, żeby na przykład przetransformować swoją komunikację na 100% angielski? Zastanawiam się. Okay. Zastanawiam się właśnie. Bo też wiem, że to jest trudne tak. dla odbiorców, którzy jakby zżyci są z tobą. Tak. No bo jakby mówicie tym samym językiem, nie ma bariery i nagle pojawia się trochę taka szyba. No. Więc muszę się zastanowić. Ja rozkminiałem ten temat wiele razy i też sporo osób mnie pytało, a Roman, czemu nie po angielsku, nie? Mm. I ja mam tak, że jest kilka osób w ogóle w Polsce, które robią filmy po angielsku i robią to super, ale mają bardzo mało subów jak na to, co robią, tak, nie? Typu tak. 7 tysięcy, nie? Tak. Jakby wydawałoby się, że w większym akwarium będzie większy odbiór, nie? Ale tak nie jest, więc to się jakoś tam nie przekłada. W Polsce natomiast jest jak jest, że jakoś mi się to udało. Ale ja też mam takie przemyślenie, że akurat w formacie YouTube'owym, gdzieś tam w gadaniu, dla mnie angielski kastruje charyzmę totalnie, nie? Że jakby nie tak. zażartujesz, gdzieś nie wychwycisz jakichś takich niuansów językowych, gdzie możesz się czegoś zaczepić i to nie byłoby już to samo, nie? To by było trochę sztywne. Jakkolwiek mówię po angielsku na co dzień w pracy, ale to nie jest taki level jak native, nie? Gdzie po prostu... Możesz gładko z sucharem wjechać. No, więc... czy programiści myją podłogę? No. Ale jak sam? Ostatnio wymyśliłem, jak się nazywa orka, która pilnuje budynków, cieciorka. Ja bardzo cenię sucharki. Sucharki są piękne. Zapamiętam. Tak. Dla mnie to już jest jak po prostu bekanie, nie? Że to nie kontroluje tego odruchu. Z rękawa, no. No tak, no więc ten angielski faktycznie. Myślę, że podobne rzeczy mnie blokują. Zapisałam się na angielski z myślą, żeby lepiej żartować. Taki, jak się mnie nauczycielka zapytała, co chcę osiągnąć, to powiedziałam, że chcę potrafić żartować. Po angielsku chcę być śmieszna. O, takiej powiedziałam. No, powiedziałam, zacznij oglądać seriale. Ale faktycznie. Brzmi tak, wiesz, chcę być śmieszna, bo nie mam przyjaciół. No, być bardziej zabawny. No, więc rozumiem. Tak, też właśnie mam takie rozkminki. Okej. Już myślę, że w ogóle gadamy i gadamy. I myślę, że to będzie bardzo długi wywiad, ale to dobrze, bo fajnie się gada. Ale tak gdzieś tam szukając brzegu powoli. Dobrze. Chciałem Cię zapytać o coś, z czym ja się też borykam. Jakby. No bo robisz to kilka lat już i naprawdę świetnie Ci to idzie i angażujesz się w mnóstwo inicjatyw, więcej niż ja na pewno, bo ja tylko mam kanał i gdzieś tam na Instagrama to ja wrzucam psa i suchary. Ale zastanawia mnie, czy też masz coś takiego, że próbujesz za wszelką cenę utrzymać świeżość tego, co robisz i trochę się z tym mierzysz, bo po tylu latach na pewno gdzieś tam w pewnych chwilach czujesz jakieś wypalenie. Jakby czy masz jakieś sposoby na radzenie sobie z tym, żeby na przykład to, co dowozisz na Instagramie, jest zawsze bardzo fajne i bardzo wysokiej jakości. Bardzo lubię to oglądać.
I ja mam wrażenie, że ty jesteś po prostu cyborgiem do robienia super rzeczy, nie? Ale na pewno to tak nie wygląda, bo jakby to się zawsze postrzega z takiej perspektywy, tak. Nie? Mhm. Tak jak ostatnio dostałem komentarz, Roman, jak to jest, że ty jesteś tak dobrze zorganizowany, nie? Gdzie ja po prostu, no, ja mam, jestem po prostu przeciwieństwem zorganizowania. Ja widzę stół, co się dzieje na stole, nie jest tego nie masakra, widzicie. Nie? Jestem beznadziejnie zorganizowany, ale ludzie tak to postrzegają, tak. Nie? I tak samo ja widzę ciebie właśnie w taki sposób, ale zastanawiam się, jak to wygląda od kuchni. Okej. Okay. Faktycznie jest tak, że trudno jest być jakby non-stop na takim poziomie, nie? To się wiąże z po prostu z twoim wolnym, poświęcaniem twojego wolnego czasu. Może nie przespanymi nocami to nie, ale no faktycznie z takim totalnie wejściem w ten temat. Często ta energia się spala, robi się coś, a potem nie jestem z tego zadowolona. Ja myślę, że taką dla mnie receptą, która mnie jakoś utrzymuje jeszcze na wodzie, jest to, że ja po prostu, jak chcę się czegoś uczyć, to szukam sobie, jakby jak ja mogę to połączyć właśnie z tą moją działalnością online. I na przykład zamarzyło mi się, żeby się trochę pobawić dźwiękiem, formą taką podcastową, więc razem z Pauliną założyłyśmy podcast Design Practice, zapraszam. Albo chciałam się dowiedzieć, jak to jest stworzyć e-booka. Co prawda to bardziej było tak, że najpierw tworzyłam treści na Instagramie i potem ludzie mnie prosili właśnie, że może w jakiejś szerszej formie, ale mega mnie to ciekawiło, jak to jest zrobić swojego e-booka, go wydać i tak dalej, więc zrobiłam to. Teraz jest też tak, że jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, że uczyłam się, byłam na takich warsztatach z twórcą Glyphsa. Glyphs to jest taki program do tworzenia fontów, do projektowania. I byłam na tych warsztatach, tam uczyliśmy się o variable fonts, jakby można było się tym pobawić. Super. No i tak myślałam, jak ja to wykorzystam. W pracy nie miałam takiego poletka akurat, bo robiłam bardziej takie, powiedzmy, przyziemne projekty. No i pewnego dnia mój siostrzeniec sobie coś tam pisał na kartce. Zobaczyłam, że on się nauczył pisać, stawiać pierwsze literki. I ja pomyślałam, wow, możemy zrobić z tego font. Ignacy, robimy z tego font. A, pamiętam to, jak wrzucałaś właśnie. Tak, i zrobiłam font dla mojego siostrzeńca, 7-letniego wówczas. No i wykorzystałam te wszystkie skille, których uczyłam się na warsztatów. Zrobiłam oczywiście z tego web font, więc zrobiłam potem stronkę. I w ogóle to była taka miła historia, bo gdzieś tam tak śmiałam się, że to jest taki font, w którym zamknęłam wszystkie wspomnienia na temat mojego 7-letniego siostrzeńca. Więc takie lubię bardzo mieszać takie tematy technologii, a z jakimś takim sentymentem, z jakimś takim fanem. I chyba to jest taką moją receptą, że gdzieś tam ciągle mam z tego frajdę i ciągle to robię, bo uczę się dużo, wiele nowych rzeczy. I może dlatego jest nie tak dużo i może dlatego tyle tych inicjatyw robię, bo non-stop mam ochotę na coś nowego, no stop mam ochotę sprawdzić się w jakimś obszarze i to mi dostarcza no mega frajdy, więc faktycznie mam takie, że to, znaczy staram się też, staram się uważać na słomiany zapał. Nie wiem, jak ty, czy ty się zborykasz z takim tematem? Ja właśnie, wydaje mi się, że tak jak teraz opowiadasz, to mam takie przemyślenie, że trochę za bardzo się zawiesiłem na tym YouTubie i przez brak inicjatyw pobocznych gdzieś tam czuję, może jeszcze nie wypalenie, ale czuję, że brakuje mi właśnie takiej świeżości w tym wszystkim, nie? Obejrzałem sobie ostatnio kilka moich starych odcinków i mam takie, kurwa, kiedy ja tak spoważniałem, nie? Kiedyś jakoś tak bardziej na luzie to wszystko robiłem. No. Więc tak, i jakby to, co mówisz właśnie o tych wielu inicjatywach, to jest na pewno fajne, więc ja ze wspomnianym zapałem nie mam problemu, ale właśnie mam problem z tym, żeby się gdzieś zakręcić w różnych miejscach, nie? Że bardziej tak, jak już zasiądziesz, to tak siedzisz i siedzisz. I to jest bez sensu, właśnie muszę to zmienić, nie? Także... No to czekamy na nowe oblicza Romana. Chciałem cię jeszcze zapytać już tak zupełnie interesownie, bo mam grupę mailingową. Tak. Tam jest chyba z 5000 ludzi. Oni czekają po prostu, a ja nic nie robię. Jest bardzo mi z tym źle. I chciałbym coś wysyłać, nie? Ale jakby nie mogę się zmusić. Jakby miałem kilka pomysłów, nic, żaden nie wyszedł. Jakby wydawało mi się, że to jest bez sensu. I jakby jestem ogromnym fanem twoich newsletterów. Nie uważam, że są naprawdę świetnie napisane, są ciekawe i są regularne, bo ty chyba to robisz raz na tydzień, czy dwa razy na tydzień? Raz na tydzień, no. I jakby skąd ty bierzesz pomysły na to?
Jak wygląda proces powstawania newslettera? Tak, ja myślę, że w ogóle pierwsza rada dla Ciebie, Romanie, to jest taka, żeby robić. Po prostu rób, nie myśl za dużo. Myślę, że ja bardzo żałuję, że tak długo też mi zeszło na ten temat newsletterowy, że się tak zbierałam, myślałam, o Boże, to ja muszę teraz zacząć tworzyć w ogóle jakiś zbiór 5000 linków, przed tych informacji, super mema i jeszcze jakieś od siebie, jakieś refleksje. A to się okazuje, że czasami wystarczy napisać 5 trafnych zdań, znaczy coś, co siedzi Tobie po prostu. Oczywiście to jakoś musi być osadzone w tym temacie, w którym działasz, żeby tam nie było, że się, nie wiem, użalasz albo opowiadasz, jak ty zrobiłeś pyszne spaghetti, chociaż może ludzie czekają właśnie na to, ale czasami wystarczy po prostu gdzieś tam przeleć to, co ci siedzi w głowie. Ja mam tak, że staram się... Chciałabym właśnie ten proces mój trochę podszlifować, bo dosyć późno siadam do pisania newslettera. Jeśli ja wysyłam zazwyczaj w piątki o 15, no to czasem jest tak, że siadam w piątek rano, nie? I piszę na przykład newsletter. Zdarza się, że pomyślę o nim wcześniej, ale to jest taki mega focus time, że ja wyłączam wszystko inne. Włączam sobie też Togla, bo użyłam Togla do sprawdzenia, ile czasu mi zajmują różne zajęcia. No i wtedy też wiem, że jakby muszę się skupić i teraz, Aga, piszesz. No i różne rzeczy gdzieś tam dotykają. Sobie też zapisuję czasem w Notion jakieś takie hasła. Bardzo często inspirują mnie rozmowy po prostu ze znajomymi z branży, którzy, nie wiem, narzekają na jakiś temat albo coś tam, czymś się cieszą, albo coś mnie pytają. Ja potem to gdzieś tam rozpisuję w newsletterze. Najpierw było tak, że ja stawiałam na takie bardzo techniczne newslettery, gdzie opowiadałam, jak się możesz nauczyć na przykład pisać komunikaty lepiej, UX writing, albo jak sobie podszlifować portfolio i żeby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym, więc takie bardzo konkretne rady. Ale teraz zaczęłam też pisać trochę więcej takich swoich refleksji właśnie o tym, czym jest career portfolio, i to był taki newsletter, który się spotkał z mega dużym takim zainteresowaniem i odpowiedziami. Tam też pisam o poligamicznych karierach, więc gdzieś tam patrzę też, co się dzieje na rynku pracy. Czasem opowiadam o jakichś takich swoich frustracjach. Wydaje mi się też, że każdy powinien znaleźć jakąś taką swoją formę tego newslettera, bo widzę, że każdy twórca trochę inaczej do tego podchodzi. Więc myślę, że dlatego właśnie moja rada jest taka, że zacznij i rób, bo wtedy szybciej po prostu znajdziesz tą drogę. Mhm. A jak tak będziesz rozkminiać, to wiesz, minie znowu rok, a te 5000 osób będzie tam, Roman. Ja się zawsze właśnie zawieszam, nie? Na takich, co ja mam tym ludziom wysłać, nie? I zaczynam na przykład, nie wiem, szukać jakichś ciekawych linków, nie? Ale później sobie myślę, kurde, no takich... Specjalnie szukasz tych linków pod newsletter, nie? I to się robi takie sztuczne. Ale później sobie myślę, takich newsletterów z linkami jest już mnóstwo. Jest jakiś frontend focus czy coś, nie? I jakby bez sensu, więc, ale to w sumie ciekawe z tym właśnie, żeby jakieś takie swoje rozkminki bardziej pisać, nie? Jakieś swoim okiem, jakieś takie, wiesz, tak, bardziej dziennikarsko do tego podejść, można powiedzieć. Tak, nie? I to też jest fajne, ja to z kolei postrzegam też ten newsletter, że mogę się rozwijać, jeśli chodzi o pisanie, bo to zawsze nie byłam dobra w tym, a poszłam nawet na jakieś tam warsztaty z pisania i... No i widzę niesamowity w ogóle postęp. Jak sobie spojrzę na moje maile sprzed roku i te obecne, to poza tym, że podciągnęłam się w interpunkcji, to też w ogóle jakoś tak sprawniej mi się te myśli przekazuje. I to też mi bardzo dużo frajdy sprawia czytanie, bo sobie podkreślam zdania, które mi się podobają. Jakoś to składnie, nie wiem, jakieś porównania. Ostatnio czytałam właśnie książkę Masłowskiej, jak uratować świat nie wychodząc z domu. Jak przejąć kontrolę nad światem. Uwielbiam. To jest doskonałe, to jest cykl felietonów. Tak. W ogóle polecam. Tak, ja też. Felieton o Magdzie Gessler po prostu. To jest w ogóle Magdagedon. Magdagedon. Po prostu płakałem ze śmiechu. Tak, rewelacyjne, więc jak czytałam ten reportaż, to ten felieton, to potem miałam taką ochotę, żeby też trochę tak właśnie pobawić się tym słowem i spróbować. To jest mega też rozwojowe, no bo na co dzień gdzieś tam przesuwam piksele, nie? Robię takie rzeczy. A potem mogę sobie popisać i to też jest fajne, po prostu. Trochę tęsknię za pisaniem właśnie. Także trochę za tym tęsknię. Teraz właśnie robię kurs taki na kanale dla wspierających o projekcie od A do Z, gdzie jakby robię designy, robię wireframe'y, designy, całe copy na stronę. No i później będę to pisał, nie? Ten kod. Super! Bawię się przy tym doskonale, bo to jest taka kreatywna praca na nowo. Trochę jak w agencji, takiej jednoosobowej. Strasznie mi się to podoba. Ekstrem. Także idzie fajnie. Widzisz, czyli robisz coś jednak fajnego, nowego. No staram się, ale nadal jest to takie, wiesz, trochę pod wiatr, nie? I właśnie szukam tego punktu zaczepienia, gdzie ten wiatr nagle zacznie wiać w plecy z powrotem, nie?
Ale tak, idzie ku lepszemu na pewno. Ja myślę, że dużo też pomaga takie publiczne zobowiązanie, w sensie, że mówisz, że hej, wyślę wam newsletter za jakiś czas, ale że go wyślę. Ja tak miałam z wyzwaniem moim kulinarnym, Jadłonomia Challenge, gdzie robiłam wszystkie przepisy z książki Marty Dymek i opowiedziałam o tym na Instagramie, że jakby zobowiązuję się zrobić wszystkie przepisy do końca roku i to mega na mnie zadziałało, nie? No, ja tam nie śledziłem właśnie, jak przygotowałaś. No, było dużo i więc mi się wydaje, że jak opowiesz już to, że się tak otworzyłeś i opowiedziałeś o tym newsletterze, to myślę, że to już jest jeden krok, żebyś zaczął działać. I myślę, że też polecam taką metodę. Jeśli ktoś nie prowadzi kanału na YouTubie, a chce się zobowiązać, to może opowiedzieć o tym znajomym. No, to jest też fajna technika, żeby robić rzeczy i je dowozić. Mhm. Ten wspomniany zapał właśnie, to jest dla mnie taka fajna lekcja. Tak. Myślę, że tym pozytywnym akcentem i taką złotą radą od Agi możemy sobie zakończyć, więc bardzo Ci dziękuję za wywiad. Bardzo mi się fajnie gadało w ogóle, mimo że na żywo widzimy się pierwszy raz, Prawda. Ale jest jakiś taki vibe, jakbym się znał z Tobą dłużej. Więc to samo, bardzo fajnie. Wszystkie linki do działalności Agi znajdziecie w opisie do tego odcinka, także możecie sobie przeklikać i naprawdę zachęcam, bo to jest czyste złoto. I co? Bardzo Ci dziękuję za udział. Dzięki, super. Bardzo mi było miło. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.